Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu miłosnym na miesiąc luty bieżącego roku. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie przy pomocy takich oto talii. Talia główna, boski tarot. Tak wyglądają karty. Dopowiadać będę mniejszą wersją Witches Tarot. O. Następnie wsparcie w miłości, karty anielskie i na koniec klucze anielskie. O, zobaczymy, jakie podsumowanie aniołki nam dadzą na to czytanie. No dobrze. Przypomnę, czytanie jest ogólne, może być nie dla wszystkich i oczywiście będzie na pewno, więc sprawdźcie swój znak ascendentalny, księżycowy bądź Wenus. Obejrzyjcie odpowiedni do tego film. Link do obliczenia sobie takiego znaku macie pod tym filmem. I jak obejrzycie dodatkowy filmik, wtedy wyciągniecie jakieś dodatkowe wnioski, jakieś informacje, które być może w jakąś logiczną całość się tutaj połączą. Co jeszcze? Pierwsza część filmu jest dla osób, które są w związku małżeńskim bądź partnerskim. Natomiast druga część filmów dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy jest szansa, żeby coś się zmieniło w tej kwestii. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że już kliknęliście subika, daliście łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. A ja już przechodzę do czytania. Kartę mam potasowaną. Teraz je tylko przełożę i już patrzymy, kochani, co tam u panny w uczuciach. Na lód. Widzę, że mi się tutaj dogasa świeczka. Więc szybciutko. Niestety. Zmienimy sobie dekorację. O, żeby było ładnie. I przechodzimy do czytania. Po lewej stronie wasza energia, po prawej partnera. No dobrze, panny, lecimy. Co panna myśli na temat swojego partnera? 5 denarów. Co wasz partner myśli o was? Karta świat. Co czujecie do swojego partnera? Karta sądu. A co wasz partner czuje do was? Karta śmierci. Jakie są wasze zamiary względem partnera? Paź denarów. I zamiary waszego partnera? Królowa kielichów. Podciągniemy to troszkę do góry, żebyście widzieli kartę. Jak traktujecie swojego partnera, moje kochane panienki? Karta głupca. Jak wasz partner traktuje was? Cesarz. O, władczy, dominujący. Ale dobry mąż, ojciec, ale czasami, jak wpadnie w furię, to może być despotą i tyranem. Głowy urywa. Co was łączy?
lub kto? 9 denarów. No wyzumuj. O. No, wygoda życia materialne. I co was dzieje? Co lub kto? 4 było. Rodzina, dom, małżeństwo. Czyżbym znowu jakichś kochanków wyłapała? No dobrze, kochani, początek lutego. Co tam się u was dzieje? Słońce. Bardzo ładnie. Połowa lutego. Król denarów. I koniec lutego. 6 było. W tle czytania mamy arcykapłankę. Panna będzie może miała jakieś wizje w tym miesiącu. Będzie jakaś taka przewidywalna, przezorna. Będzie mieć przeczucie, wyostrzoną intuicję, może prorocze sny. Zwróćcie na to uwagę, ale może być to też sygnał, że panna jest w ukrytym związku, czyli ukryta kobieta, ukryty mężczyzna, kochanek bądź kochanka. Tak tutaj to wygląda. Dopowiadamy karty. I już patrzymy. Karta 5 denarów. Dlaczego wy taką pustkę czujecie? Król mieczy. Karta sądu. 7 kielichów. Paź denarów. 2 kielichy. Świat. Rycerz kielichów. Śmierć. Pustelnik. I królowa kielichów. 4 buławy, 6 denarów, 6 kielichów, cesarzowa, 7 denarów i król denarów, ale denarowo, więc niektóre tutaj związki są, że tak powiem, bardzo nastawione na sytuację finansową. Bardziej pod kątem materialnym patrzę na partnera. Kochani, ta arcykapłanka, wiedza, wiedza tajemna, uduchowienie, no przezorność, ten taki zmysł, który podpowiada bądź przejawia przyszłość, tak? Przewidywalność, przezorność, ostrożność, wrażliwość, subtelność. Wszystkie te cechy należą do kapłanki. Może jakieś kobiece sekrety miłosne. Może ukrywana cierpliwość. A może ukryty kochanek. Tajemnica. Przechodzimy do czytania. Co myślicie, moje panny, na temat swojego partnera? No właśnie. Zobaczcie. Piątka denarów. Brak. Nie ma go przy mnie. Nie czuję jego obecności. Jest mi źle. Czuję się samotna, tak? Brak konkretów. Ja wyciągam do niego rękę, wychodzę z propozycją, a on nic. I tutaj panny podejmą jakąś ważną decyzję. Zadecydują o czymś. Pytanie, czy chcą się rozstać, czy powiedzą o tym partnerowi, że no nie chcą tak dalej tkwić w czymś, co czego nie czują, gdzie nie ma jakiejś stabilizacji, nie ma bliskości. Może tu chodzi o jakiegoś króla mieczy,
bliźnięta, wagę albo wodnika. Może ktoś jest zbyt surowy dla Was? A może ktoś jest chory, może potrzebuje pomocy, wsparcia, wsparcia finansowego. Nie wiem tego. Wy na pewno wiecie, więc piszcie w komentarzach. Ale no, tutaj w niekorzystnym jakimś świetle widzicie swojego partnera, że uważacie, że musicie żebrać od niego o uczucia, tak? Żebrać o uwagę i prosić się cały czas o coś, żeby w jakiś sposób Was docenił. Tak to widzę. Co panna czuje? Mamy tutaj sąd ostateczny i 7 kielichów. No, panna się zastanawia, że miało być tak fajnie, miało być tak cudownie, miałam czuć te motyle w brzuchu, miałam czuć tą euforię, tą miłość, szczęście, spełnienie, a tego nie ma. I teraz panna się zastanawia. Wraca do przeszłości i wyciąga wnioski. Ten sąd może mówić o tym, że chcecie szybko zmienić tą sytuację, że chcecie się lepiej poczuć, uwolnić od jakichś takich negatywnych uczuć. Może powrócić do byłego bądź byłej partnerki. No dużo planów, dużo marzeń w sercu panny. Jakieś być może wątpliwości. Panna się zastanawia. Czy się pogodzić? Czy wyciągnąć rękę? Co zrobić, żeby było mi lepiej? Może odnowić stare znajomości? Sąd ostateczny mówi, że nagle pojawią się w Waszym życiu albo uczucia, albo sytuacje, które miały już wcześniej miejsce, tak? I teraz jakby ten temat powtarza Wam się. Z powrotem skupiacie na nim swoją uwagę. No właśnie. Czyżby panna miała wątpliwości? Może wracacie do jakichś spraw, żeby wreszcie je pozamykać, uporządkować, uleczyć, uzdrowić? Może panna chce wrócić do byłego partnera? No zobaczmy dalej. Wasze zamiary. No i tak tutaj wygląda. No właśnie, jeżeli chcecie wrócić do partnera, to podjęłyście decyzję, że będziecie prosić o pomoc, o wsparcie, o uwagę, o jeszcze jedną szansę. I ten paść denarów też o tym mówi, że konkretnie jeszcze raz chcecie spróbować. A nuż się uda. No bo jesteście zakochane, tak? Chcecie wrócić do swojej miłości, bądź coś naprawić. Coś zrewitalizować w jakiś sposób. Uzdrowić. Na pewno konkretnie działać. Może to jest próba powrotu znowuż do stałego związku. Ja tutaj jeszcze nie dobrałam na tego głupca. Aha. No dobrze. I teraz co myśli o Was Wasz partner? Mamy tutaj kartę Świat i Rycerza Kielichów. Może to być związek z cudzoziemcem, chociaż niekoniecznie, ale muszę to zaznaczyć. Wasz partner, myślę, że chce z jakimś zadowoleniem, z sukcesem, z pozytywnym końcem, pozytywnym końcem, nieładnie powiedziane, pozytywnym zakończeniem, uporządkować jakieś sprawy, tak? Zakończyć pewien etap w swoim życiu, jakiś cykl domknąć. Może myśli o wyjeździe, może myśli o podróży. Na pewno jest szczęśliwy i na pewno
bardzo taki radosny, beztroski, no, otwarty na ludzi, otwarty na nowe możliwości, nowe znajomości, propozycje, jakieś pomysły na związek, tak? Jest wrażliwy, jest uczuciowy, być może trochę nieśmiały i wstydliwy. Na pewno bardzo dużo w nim emocji kipi, buzuje, ale niekoniecznie okazuje to na zewnątrz, tak? Bo jest właśnie skryty, nieśmiały. Natomiast może być też taka sytuacja, że wasz partner jak najbardziej chce czegoś nowego, chce poznawać, nawet daje sobie takie przyzwolenie, ale może nie chce tego uzewnętrzniać. Chce, żeby to właśnie zostało w tajemnicy, tak? Gdzieś tam skryte, ukryte, schowane. Na pozycji serca mamy kartę śmierci i kartę pustelnika. Ja myślę, że wasz partner bardzo dobrze rozważył tutaj jakieś możliwości. Zastanowił się nad swoim życiem, wie już czego szuka, czego chce. Jest bardzo ostrożny, bo ma na pewno już jakieś doświadczenia życiowe, jakieś trudne doświadczenia życiowe. Być może zakończył niedawno jakiś trudny związek, ewentualnie jest po jakimś ciężkim rozstaniu, stracie partnera, tak? Może przechodzi żałobę, może potrzebuje czasu, żeby zaleczyć rany, tak? Na pewno zachodzi w nim głęboka transformacja. Ta transformacja powoduje, że chce się odciąć od jakichś starych problemów, starych historii miłosnych, które były ciężkie, jakieś przeżycia, które są już niewygodne dla niego i są takim balastem. On już nie chce tego dźwigać, on już ma dosyć. On mówi, że chce być inną osobą, chce czuć od nowa i dlatego tak poważnie do tego podchodzi. Może z dystansem, może właśnie z takim lekkim wycofaniem, ale przechodzi przemiany. I teraz pytanie, czy ta przemiana ma sygnalizować, że z przyjaźni chce czegoś więcej? Czy chce zakończyć zupełnie związek z wami i pozostać osobą samotną? Bo czuje pustkę być może w sercu, nic do was nie czuje, być może coś, co było. Ja mówię różne wersje panny, więc tak sobie to układajcie. Tamta była pierwsza wersja, teraz może być taka wersja, że on nic do was nie czuje. I być może chce zostawić ten związek, tą znajomość tylko na płaszczyźnie przyjaźni, tak? Do takich doszedł wniosków. Zastanowił się nad swoją przyszłością i wewnętrznie sam się zapytał, czego ja tak chcę od życia? Kogo ja chcę mieć za partnera? Więc albo transformacja, czyli kończymy jakieś stare relacje i wchodzimy w nową i zaczynamy inaczej traktować tego nowego partnera, nie powielając wzorców, tak, jakichś zachowań, przyzwyczajeń, nawyków i mamy nowy związek, gdzie świadomie wchodzicie w to, mimo że jeszcze coś tam boli, jakaś rana niezabliźniona po poprzedniej relacji, tak? Natomiast inna wersja może być taka, że tutaj nic do was nie czuje i postanawia po prostu sam szczerze przed sobą postanawia, że na razie chce pobyć sam, tak? Bo to nie jest jeszcze to, co go spełnia. I teraz zamiary waszego partnera. Królowa kielichów i siódemka mieczy. Królowa kielichów to jest jakiś dobry pomysł. To jest chęć udzielenia pomocy, tak? Ale też dojrzałość i takie emocjonalne wsparcie. Ale dlaczego partner oszukuje was, że was kocha? Kłamie być może, że to jest miłość, że to jest dojrzałe. Unika być może jakichś tutaj zobowiązań. Może jest fałszywym przyjacielem, w cudzysłowie.
albo robi coś za waszymi plecami, o czym nie wiecie. Nie jest uczciwy, kłamie, oszukuje i zdradza prawdopodobnie. I być może dlatego bądźcie przezorne, moje panny. Bo tu może być jakaś ukryta kobieta. Ukrywa kobietę. Raka, skorpiona bądź rybkę. Raczej bym tutaj stawiała na raka. Więc zwróćcie na to uwagę. I teraz tak, jak wy traktujecie tego partnera? No właśnie, tutaj mamy kartę pięciu kielichów. Czyli czujecie się samotne. No i karta głupca, to jest takie trochę głupie, niepoważne traktowanie, nierozsądne, niedojrzałe. Ciągle rozpaczacie nad jakąś stratą, nad jakąś przeszłością. Jeżeli tu był faktycznie powrót po jakiejś zdradzie, no to głupiec może też mówić o tym, że ryzykujecie, wchodząc drugi raz do tej samej rzeki, tak? Bo może znowu was to zaboleć, znowu poczujecie się samotne. Więc czy warto ryzykować? No nie wiem. Partner jak was traktuje? No jest tu konkret, jest tu stanowczość. Tak jak powiedziałam, może być chęć dominacji w związku. No cesarz ogólnie jest kartą odpowiedzialności, tak? Na pewno dobry ojciec, dobry mąż, dbający o wasze bezpieczeństwo materialne i interesujący się na pewno swoją rodziną. Ale też jest bardzo stanowczy i asertywny, więc jak już sobie coś postanowi, to ciężko go przekonać do jakichś zmian, tak? Mamy tutaj tego cesarza. Nie chcę pokazać z bliska. Jest cesarz. Władca, zodiakalny baran, uparciuch, pewny siebie, odważny, tak samo jak szybko można go wyprowadzić z równowagi, tak szybko mu przechodzi, ale pewność siebie, tak, i taka no, może nawet różnica wieku tutaj jest pomiędzy wami. Zobaczmy tego cesarza. Karta wieży, czyli tu już jest chyba, no, mówi, że was kocha, ale to jest nieszczere. To jest nieszczere, bo on już postanowił zakończyć chyba tą relację. Bo ma jakąś kochanicę na boku. I teraz właśnie, no, stanowczość tej wieży, trudna decyzja, tak? Zachwiana równowaga. Ktoś traci grunt pod nogami. Coś tutaj się zaczyna chwiać w tej waszej relacji. Co was łączy? Myślę, że miłe wspólne wspomnienia. Być może rodzina, dzieci, mieszkanie, majątek. Jakieś wspólne dobra, nieruchomości. Konkretna przyjaźń, tak? Bo szóstka kielichów to jest raczej przyjaźń. Zostańmy przyjaciółmi. Na nic więcej nie licz. Czego pomiędzy wami nie ma? No zobaczcie, tej stabilizacji i partnerstwa. I takiego wzajemnego wsparcia. Ja daję to coś tobie i oczekuję czegoś w zamian, tak? Czyli taka wymiana. Wzajemne ofiarowanie sobie czegoś, tak? Docenianie. I takie wzajemne dostrzeganie potrzeb drugiego partnera, tak? Że on widzi, że czegoś wam brakuje i wam to wtedy daje i tego samego oczekuje w zamian. A tutaj tego nie ma. No i nie ma tego domu, nie ma tej rodziny, nie ma tego szczęścia, nie ma tej pozornej stabilizacji, tej takiej oazy, w której możecie w każdym momencie się schronić, tak? W jakichś trudnych warunkach. Zobaczcie. Taki azyl tutaj stworzony. No nie ma czegoś takiego. Bezpieczeństwa. Może czasem pozornego. No i tej harmonii, tej stabilizacji. Właśnie o to mi chodzi. No dobrze, kochani. I jak wygląda tutaj
początek lutego. Mamy słońce i mamy kartę cesarzowej. No, może się pojawić dziecko, może się pojawić rodzina z dzieckiem, ale też zrodzić się jakiś dobry, fajny pomysł. No ogólnie słońce to jest fantastyczna karta. Ta karta mówi o bezpiecznym domu, o mocnych fundamentach, o stałej rodzinie, silnej rodzinie, szczęściu rodzinnym, miłości, trwałości, ale też płodności. Więc tutaj coś związane z dzieckiem może być. I może dlatego tutaj, no, jakąś ważną informację mówicie temu swojemu partnerowi i prosicie go o pomoc. I musicie wrócić tutaj do jakichś spraw z przeszłości, bo się pojawia dziecko. No i co teraz będzie? No właśnie. Jeżeli jesteście... A, jeszcze może być inna wersja, kochani. Jeżeli nie jesteście tutaj partnerem życiowym, jak mąż, żona, czy taki partner z długoletnim stażem, tylko faktycznie jest tutaj... No, kochanek też może być z długoletnim stażem. Ja już teraz to mnie wszystko nie zdziwi. Ale chodzi mi teraz o taki związek, gdzie wy jesteście na doczepkę tak zwaną. No powiem tak brzydko, tak? Osobą trzecią w tej relacji. To może was dzielić właśnie takie bezpieczeństwo i stabilizacja rodzinna partnera. No i właśnie on ukrywa was przed swoją żoną być może. Rak, skorpion bądź rybki. Bo tutaj teraz widzę, że wy jakby odświeżacie tutaj znajomość. No nie wiem, jakaś ciąża mi tu wyskakuje. I teraz nie wiem, pytanie, czy wy jesteście w ciąży, a byłyście tylko kochanką, no i powiadamiacie go, a on będzie tutaj łożył na dzieci, bo to jest też taka informacja, że on po prostu zapewni wam byt materialny, tak? Bo przyznaje się do tego ojcostwa, no nagle mu się świat zawalił, ale on się przyznaje do tego ojcostwa i chce zadbać o te dzieci i będzie płacił alimenty, tak? No ale niestety nie wróci do was, będziecie samotne, więc tutaj mówię do tych osób, które były kochankami, tak? W roli kochanki tylko i wyłącznie na spotkania takie od czasu do czasu, a nie jako stały związek. No i tu może się pojawić ciąża. Ewentualnie no szczęście z jakąś starszą partnerką, żoną. Bo ta arcykapłanka to są jakieś kobiece sekrety. Coś tutaj panna, nie wiem, ukrywa albo się w ogóle dowie, odkryje. No i mamy tutaj kartę znowu poważnego podejścia do sprawy, no i oczekiwanie na jakieś pieniądze. Oczekiwanie na jakieś decyzje być może ważne. Ale wydaje mi się, że na duże pieniądze jakieś czekacie. No mam nadzieję, że nie chcecie zrobić tego, o czym ja myślę. Faktycznie, jeżeli tutaj nawet coś się takiego przytrafiło. No i tu kończycie miesiąc luty. Że tak powiem, udaje wam się zdobyć te pieniądze, tak? Czyli udało wam się tutaj wygrać coś. Postawić na swoim. Uzdrowić całą tą sytuację, uleczyć. Dzięki jakiemuś wsparciu finansowemu. Bo wy tutaj faktycznie przychodzicie, myślicie o tym, żeby być może pożyczyć coś od partnera, jakieś pieniądze, bo jesteście teraz w niekomfortowej sytuacji materialnej, tak? No i podjęłyście ważną decyzję, ostateczną być może, no bo król mieczy to on zawsze ostateczną wydaje decyzję, tak? Zazwyczaj reprezentuje jakiegoś ważnego urzędnika, prawnika albo sędziego. I no nie macie innego wyjścia, musicie poprosić o pomoc, tak? Mamy tutaj początek, zrodzenie się czegoś. Może proszenie jeszcze jedną szansę, a może właśnie no, dwoje kochających się ludzi i mamy dziecko. No to ale nie do każdego to będzie pasować. I tutaj wydaje mi się, że jakieś pieniądze. I jeżeli prosiliście o te pieniądze na pewno dostaniecie. Jeżeli czekacie na jakieś alimenty, nie wiem, jakieś dodatki na mieszkanie, jakieś wsparcie, żeby tam jakieś pieniądze do was doszły, tak? Jakaś stabilizacja materialna, żeby ktoś się wami zaopiekował. Tak tutaj to widzę.
Tak to może być. I to robi sprytnie, żeby być może się żona nie dowiedziała. No. No piszcie mi w komentarzach, co tam u Was jest, bo jeszcze tak myślę, co tu można by było przedstawić. No bo tak jak widzę stronę partnera, to on niekoniecznie. On niekoniecznie. Żeby tutaj coś stałego z Wami robić. Raczej stopa przyjacielska, ale na pewno nie wyprze się dzieci. Na pewno będzie płacił na dzieci, jakby tutaj jakaś wpadka była, nie daj Boże. No, jestem ciekawa bardzo. Takie dziwne to czytanie. Zobaczmy teraz rada dla Was na ten miesiąc luty. As mieczy, powiedzcie prawdę. Wyjaśnijcie wszystkie jakieś niejasne sytuacje, jakieś sekrety, tajemnice. Więc tutaj, no, prawda musi zwyciężyć, więc poważna, szczera rozmowa. A na co macie uważać? No właśnie, na następne jakieś romanse, dylematy, trójkąty. No to taki romans to zakazana miłość troszeczkę, tak? No i na to, gdzie i z kim, u kogo lokujecie uczucia, tak? Zwróćcie uwagę na bliźnięta też. Dobrze, patrzymy teraz aniołka dla panienki. I wy na przykład chcecie tu leczyć, no, wyjść jakoś z tego problemu, tak? No i macie różne pomysły w sercu. I teraz ciekawe, jaki to jest pomysł tutaj. Teraz mówię akurat do tych ludzi, którzy faktycznie tutaj powiadamiają swojego partnera, że są w ciąży, tak? I żeby mu pomógł, bądź pomogła. I teraz zobaczmy aniołka. Uwolnij siebie. No właśnie, ale mnie już gardło boli, kochani. Miałam dalej znaki nagrywać, ale chyba już nie dam rady, bo jutro słowa nie wykrztuszę. Uwolnij siebie. Nadszedł czas, byś przejął kontrolę nad swoim życiem. No właśnie. Czasami tak bywa, że jesteśmy zależni od jakichś słów, decyzji, zamierzeń drugiej strony. Jesteśmy uzależnieni albo finansowo, albo mentalnie. Jacyś tacy nieporadni. Karty radzą, żebyście się wreszcie uwolnili od takiego parasola ochronnego i troszeczkę spróbowali sami zarządzać swoim życiem, tak? I dokonywać wyboru. Sami rozwiązywali swoje jakieś dylematy, jakieś trudne historie, tak? Oczywiście czasami się nie da. Więc lepiej powiedzieć prawdę i poprosić o pomoc, niż później, no, nie poradzić sobie tym, nie dźwignąć tego psychicznie, tak? I jaka tu jest rada od małych aniołków? Miej czas na marzenia. O, proszę bardzo. Ślicznie. No dobrze, kochani, realizujcie swoje marzenia. Nigdy z nich nie rezygnujcie. Pamiętajcie, kto marzy, kto wizualizuje, ten jest bardzo bogatym wewnętrznie człowiekiem. Teraz mi się przypomina ten film Niekończąca się opowieść, gdzie ta królowa, księżniczka na koniec filmu miała tylko okruszek na dłoni, tak? Tej fantazji. No i temu głównemu bohaterowi kazała marzyć, że fantazja jest nieograniczona. Wystarczy sobie wyobrażać, wizualizować i budować ten świat. I wydaje mi się, że na tym to polega. Na tym to polega. Im bardziej jesteśmy właśnie bogaci wewnętrznie, tym dookoła nas ten świat staje się bogatszy i bardziej łaskawy, przyciągając pozytywnych i życzliwych nam ludzi. No dobrze, kochani, no pozałatwiajcie tutaj jakieś sprawy. Jeżeli nie chodzi faktycznie o dzieci, o dom, może jakieś alimenty, to może jakieś sprawy finansowe, które są Wam potrzebne do tego, żeby zrealizować jakieś swoje tutaj plany, tak? A nigdy nie wstydźcie się i nie bójcie się prosić o pomoc. Trudno, najwyżej ktoś Wam odmówi. Ale w większości przypadków pomogą Wam, więc nie tłumcie tych emocji wewnątrz siebie, tak? Zawsze znajdzie się jakaś osoba, która, jeżeli może nie pomoże,
kto udzieli jakiejś dobrej rady, pokieruje dalej, popchnie gdzieś temat i znajdzie się rozwiązanie. Moi kochani, życzę Wam wspaniałego lutego. Podejmujcie mądre decyzje, nie ryzykujcie, żebyście później nie płakali i bądźcie przezorni, przewidywalni i odkrywajcie wszelkie sekrety. Mądrze podchodźcie do życia, z wielką wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie, a teraz zapraszam wszystkie samotne panny, zobaczymy co tam u Was w lutym ciekawego w sprawach uczuciowych się zadzieje. Witam Was kochani ponownie, karty mam już przetasowane, pamiętajcie, czytanie ogólne, jeżeli nie rezonuje, sprawdźcie inne znaki, link macie pod filmem. Przekładam karty i już patrzymy, co tam u naszych samotnych panienek w lutym w sprawach uczuciowych. Pierwsza karta. Przeszłość. Dlaczego jesteście sami? 10 kielichów. No było Wam tak dobrze. I co się dzieje? Obecna sytuacja. Rydwan. Połowa miesiąca. 3 buławy. Wasze nastawienie. Pustelnik. Co radzą karty? Rycerz kielichów. Co stoi na przeszkodzie? Rycerz buław. I koniec miesiąca. 2 denary. W tle czytania mamy piątkę buław, czyli jakaś walka wewnętrzna, ewentualnie zdobywanie partnera. Dosłowne bicie się o niego, o jego względy, albo jakaś konkurencja. Fajne czytanie, ładne, bez żadnych stresujących kart. Widać, że czujecie się samotni, moi kochani, ale bardzo ostrożni, rozważni. No coś już w życiu przeżyliście, doświadczyliście i teraz nie chcecie popełniać tych samych błędów albo doświadczać tych samych historii, które już macie zaliczone, tak? Więc tutaj taka wielka wiedza, mądrość i dojrzałość życiowa Was prowadzi w poszukiwaniu prawdy. Taki rozsądek niezwykły. 10 kielichów. I 5 buław. Czyli były tu jakieś konflikty w rodzinie. Być może konkurencja. Jeżeli byliście osobą trzecią w związku, no musieliście tutaj zabiegać o względy partnera z jego prawowitą żoną bądź mężem, może nawet całą rodziną. Rydwan i 4 buławy, więc jest tutaj jakiś postęp, może być związek fajny, fantastyczny, ale na odległość, a może gdzieś wyjechaliście w podróż i tam poznaliście osobę, z którą być może zapoczątkujecie jakąś relację, może będą zaręczyny, może planowanie ślubu, jakaś stabilna sytuacja, która przynosi Wam bardzo dużo radości. Zaczynacie budować coś pozytywnego. Zaczynacie panować nad swoim życiem uczuciowym. No i wierzycie, że osiągniecie sukces, że jest już jakiś stały związek. Już jakieś fundamenty zostały zalane. Dobrze. 3 buławy w połowie miesiąca. Planowanie podróży, ale to jest też planowanie relacji, związku, planowanie przyszłości. Nie oglądacie się już za siebie, żeby wspominać jakieś negatywne historie, tylko patrzycie obiektywnie w przyszłość, tak? Wypatrujecie tych dobrych, pozytywnych rezultatów jakichś Waszych wcześniejszych decyzji, zamierzeń, podjętych kroków. Kicia, nie przeszkadzaj mi. Dobrze, kochani. Tego nie dopowiadam pustelnika, bo po prostu wiem, że szukacie, tak? Na spokojnie, z dystansem i z wewnętrznym przekonaniem, jakbyście już wiedzieli, czego tak naprawdę chcecie. I teraz po prostu tylko tego poszukujecie. Przepraszam, ale mi się ziewnęło, ale już jest 1 w nocy. Zaraz idę spać. Kończę panny i idę spać, moi kochani, bo rano trzeba wstać. Co karty radzą? Bądź romantyczna, panno, ale niezbyt wrażliwa. Nie tłum emocji,
Okazuj te emocje, głoś dobrą nowinę, praw komplementy, wyznawaj miłość, nie zawstydzaj się, nie krępuj, bo nic co ludzkie nie znam obce, a piękne słowa szeptane gdzieś tam w uroczym miejscu, przy jakiejś fantastycznej atmosferze, no na pewno komuś sprawią przyjemność, więc romantyzm, wyznania, uczucia i taki optymizm. Kreacja też, tak? Wrażliwa, artystyczna dusza, która kreuje piękno. Chce sprawić drugiej osobie przyjemność, tak? Więc starajcie się to robić. Na przeszkodzie stoi jakiś król buław, baran, lew bądź strzelec, ewentualnie firma, sprawy zawodowe, a może jakiś romans z przeszłości. No nie wiem, zaraz zobaczymy, o co tutaj chodzi. Ta osoba jakoś nie jest Wam życzliwa. I mamy tutaj królową kielichów. Czyli to jest osoba, która chyba się w Was podkochuje. Osoba po 45 roku życia, która służy swoją pomocą, jest bardzo dojrzała. Nie wiem, może to jest matka, może ojciec, może rodzice oboje. Jakieś dojrzałe tutaj emocjonalnie osoby, które namawiają Was do jakiegoś działania, niekoniecznie zgodnie z Waszymi odczuciami, tak jakby chciały Was uszczęśliwić na siłę, tak? Czyli ta matka taka dobra, taka opiekuńcza, taka wrażliwa, chce Was uszczęśliwić na siłę, tak? Wpadła na jakiś pomysł, żeby działać. No i ojciec tu może jej pomaga. No nie wiem, może być tak, a może być jakiś przyjaciel, przyjaciółka, który lubi sobie hasać gdzieś tam po klubach, zaglądać do kieliszka, imprezować i po prostu jakieś przygody miłosne zaliczać. Też tak może być. Więc tutaj dobierzecie do siebie, piszcie w komentarzach, jestem ciekawa. 2 denary na koniec miesiąca, jest to takie niezdecydowanie, widzicie? I 2 mieczy. Na razie nie wiecie, co macie na ten temat myśleć, nie widzicie rozwiązania, trochę tak żonglujecie, taka huśtawka nastrojów. Raz wydaje Wam się, że podjęliście decyzję, znowu z drugiej strony pojawiają się wątpliwości i ten konflikt wewnętrzny, tak jakby Panna na razie jeszcze tak naprawdę nie wiedziała, czego chce, a jacyś postronni doradcy, najlepiej odstawić ich na dalszy plan. Niech nie ingerują w Wasze życie, bo to Panna musi wiedzieć, czego chce. Bo to Panna wyciąga wnioski ze swojego życia i tak naprawdę nim decyduje, tak? Wie, którą ścieżką chce podążać, żeby znaleźć to swoje oświecenie. Więc nikt na siłę Was tutaj nie uszczęśliwi. Żadni przyjaciele, przyjaciółki, tacy w cudzysłowie doradcy duchowi, którzy wydaje mi się, że coś wiedzą, a tak naprawdę nic nie wiedzą, bo nikt w niczyjej skórze nie chodzi i nikt niczyich emocji nie spija, tak? Więc no tak mi się powiedziało, ale trochę w tym prawdy jest. Więc niezdecydowanie i na poziomie konkretów takich materialnych i mentalnych, blokada totalna. Tak jakbyście powiedzieli, a dajcie Wy mi wszyscy święty spokój, ja się teraz zajmuję tutaj pracą, swoimi planami, ja muszę sam podjąć decyzję, a nie będziecie mi tam coś podpowiadać. No właśnie. Może tutaj chodzi też o króla buław, który jest konkurentem do tej Waszej prawdziwej miłości. Podoba Wam się być może kobieta bądź mężczyzna, który ma rodzinę, no i Wy cały czas walczycie tutaj, żeby ta osoba być może odeszła od tej rodziny, tak? Bo zobaczcie, ta piątka buław też tutaj jest. Też jest i Wy walczycie, bo tak się dobrze czujecie z tą osobą. Może to jest związek na odległość, może jakiś właśnie romans na odległość. No ale tutaj musicie pokonać albo męża, albo kochanka, nie wiem. Ale też może być taka sytuacja, że macie konkurenta na drodze ku prawdziwej, szczerej miłości. Tak to wygląda, moi kochani. Jaka jest rada dla Was na te nuty? Karta głupca. Uważajcie, co robicie, żebyście nie ryzykowali, żebyście głupot jakichś nie robili
i nierozważnie, nierozsądnie nie zachowywali się, tak? Bo jeżeli zaczynacie coś od nowa, to patrzcie pod nogi, bo wchodzicie na nieznany teren, na nieznane wody i tam może czekać niebezpieczeństwo. Więc jeżeli macie ryzykować, to mądrze, tak? Żeby no, nie obyło się bez jakichś niemiłych niespodzianek. Zresztą ten piesek was tutaj pilnuje, który przedstawia waszych przyjaciół, więc myślę, że tam jakieś osoby monitorują wasze życie. A na co macie uważać? Zodiakalna waga, uczciwość, sprawiedliwość, małżeństwo, jakieś umowy, tak? Zwracajcie na to uwagę, żeby ktoś was nie ocenił. No i pamiętajcie, że taka będzie ocena, jakie będzie zachowanie, tak? Przyczyna i skutek, bezstronność, może czasami surowość. Uważajcie na to. Dobrze. I teraz co od aniołków? Co od aniołków dla naszej panienki? O Jezus, jakie karty poleciały. Chyba trzeba je oczyścić. No i wybieramy jedno dla panienki naszej. Dla naszej panienki pozwól, by przyjaciele ci pomogli. No właśnie. Sam nie ryzykuj. Sama nie ryzykuj, kochana panno. Poproś inne osoby o wsparcie i je zaakceptuj. No i pięknie. Może ktoś tam coś szepnie, jakieś słówko, może coś zaradzi. Więc nie blokujcie się, tak? Jeszcze decyzja nie została podjęta. Korzystajcie z możliwości. I aniołek, czyń cuda w swoim życiu. Wow, jakie fajne przesłanie dla panny. Czyń cuda w swoim życiu. No właśnie. Nie ma rzeczy niemożliwych. Ludzie tylko sami się ograniczają negatywnym myśleniem i nastawieniem. Myślę, że sami sobie nie zdajemy sprawy, jaką mamy moc. I tak naprawdę to życie zależy od nas. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Więc czyń cuda w swoim życiu, kochana panno. I nie oglądaj się na innych, tylko działaj. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Widzimy się na kolejnych czytaniach. Już jutro pojawiają się czytania na marzec ogólne, ale na razie będą do 15 lutego dostępne tylko dla osób, które wspierają mój kanał. Jak jesteście zainteresowani wsparciem, to jest taki guziczek obok klawisza subskrypcji. Tam można sobie kliknąć i zobaczyć formy wsparcia. Więc dla tych osób, które co miesiąc będą wspierać mój kanał, nie ukrywam, jest to pomocne, bo nawet świeczki. Dzisiaj nagrałam 5 filmów, to już chyba ze 20 świeczek mi poszło, tych podgrzewaczy. No wiadomo, i prąd, i mój czas, i talie, żeby coś kupić od czasu do czasu nowego. Więc jakieś takie drobne by mi się przydały. No właśnie, i za to wam bardzo serdecznie dziękuję i to będzie taka nasza forma właśnie tutaj. Kto jest niecierpliwy i chce wiedzieć wcześniej, no to tam ma możliwość wykupienia sobie takiej wersji. Kochani, trzymajcie się. Pamiętajcie, nic na siłę, zastanówcie się na spokojnie, czego tak naprawdę chcecie. Jeżeli chcecie w coś wejść ryzykownego, no to już naprawdę w tym pustelniku, tak? Żebyście wiedzieli, że naprawdę tego chcecie, że to wewnętrzne ja akceptuję to wszystko. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę i do kolejnego razu.